Przyjechałem w listopadzie 1954 roku i miałem wtedy 7 lat. Do pierwszej klasy szkoły podstawowej poszedłem tutaj do 80 na Skarpie. Taki był początek. Tutaj góry i doliny były, na centrum światła nie było. Przez takie wertepy przejeżdżaliśmy, meble trzeba było wnosić. Świeczki się świeciły wtedy na klatce, bo nie było prądu jeszcze. W mieszkaniach były piece węglowe, w piwnicach się węgiel trzymał. Małżonkę poznałem w 67 roku, mieszkała na Słonecznym osiedlu. No i od tego czasu, w 70 roku wzięliśmy ślub, no i do tej pory razem się tolerujemy. Poznaliśmy się dlatego, że ty tam miałeś kolegów z zespołu. Tak, bo w mojej klatce było dwóch kolegów, którzy razem z mężem grali w zespole Ryszardy. No i mąż tam przychodził, no i tak zobaczył mnie. No i tak się po prostu poznaliśmy. Spodobała mu się widocznie. No a zespół Ryszardy, no to jest od 63 roku. Wtedy przenieśliśmy się do Domu Kultury na osiedlu Górali. Tam się zaczęło w zasadzie takie artystyczne życie, wieczorki taneczne i wyjazdy na różne koncerty. No, mieliśmy co robić. W zasadzie to myśmy już byli ze sobą wtedy, kiedy mąż już przestał. Tak. To znaczy zespół jeszcze był w innym wtedy składzie. Wtedy się tylko jakieś tam upominały o niego, jakieś tam te fanki, które chodziły, znały go wcześniej. No to taka byłam raczej zdziwiona tą sprawą, co tam się, jakiego popularnego męża sobie zdobyła. To są filmy, ósemki na taśmę, bo chcąc uwiecznić jakieś chwile z naszego życia, człowiek był zmuszony coś działać tu. Kupiłem kamerę kwarc piątkę, która kosztowała wtedy 2,5 tysiąca. I wszystkie pieniądze były wydawane na aparaty, na zdjęcia. I zacząłem kręcić filmy. Najpierw były czarno-białe, no dopiero później orwowskie kolorowe się pokazały, więc kręciło się i trzeba było wysyłać do Bydgoszczy, żeby to wywołać. Dzisiaj to już jest przeżytek. Sprężynka nakręcało się. Nakręcimy. No, filmowałem rodzinne jakieś spotkania. Nakręciłem tutaj nawet, jak pomnik Lenina był stawiany, to pan Krzysztof Jasiński całą tą imprezę przygotowywał. To były takie konstrukcje tu drewniane, sceny różne budowane, no i to starałem się uwiecznić tutaj na tym filmie też. A poza tym, no jakieś nasze tutaj lokalne jakieś spacery, można tu zobaczyć jakiś kawałek starej huty, jak to wszystko wtedy wyglądało, no to już jest 50 lat temu. Nawet z bardzo krętej drogi.
dać światło Boże. Nawet z bardzo krętej drogi widzę światło Boże. Teraz chciałam podzielić się z Państwem moją taką starą balladą i dedykować ją tej osobie, tym osobom, które się źle mają, które nie mogą się porozumieć z kimś, kogo kochają. A my wszyscy pomyślmy o tym, żeby to się jakoś dobrze potoczyło po prostu. Gdy światło w lampie gaśnie,